od przyjaciela do kurde. A, co ja będę gadał? Hmm? Chapter numer 5, a jest chapterów 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ten był najdłuższy. Bo tak. Ten był najdłuższy, ale niektóre. Baba była najnudniejsza. Dobra, zobaczmy. Tam ma bardzo ładny uśmiech i zobaczymy, czy też ładnie. Ile już napiliśmy na pal kobiet? Nieskromnie. O kurde, patrz co jest, golem. Byliście przyjaciółmi od lat, ale chcesz czegoś więcej. Czy możesz generalnie, żeby się rzeczy potoczyły romantycznie, tak zdziałać, nie niszcząc waszej przyjaźni? I celem jest zegz. Penis into vagina. No, że... Siup. No. To oglądajcie uważnie, bo pewnie wielu z was ma taki problem. Jezu, jaki creepy. Takiego problemu nie miałem, że tak siedziałem. Later that day. So I haven't seen you for a while. How's it going? Yeah, I'm very well. Thank you. I was busy at some point, but yeah. Very, very well now. Have some more time. What have you got going on at the moment? Actually, I'm gonna sign up for some designer courses. Oh yeah? Yes. That would be good. Excited. You wanted to do that, right? Yes, I'm very excited about that. Very cool. What else? Nothing, not much. Enjoying nice weather. Just very happy. Mm. How are you? Yeah, pretty good. Yeah. What's going on? Nothing. I'm not that busy. Kind of relaxed. Enjoying life. Have some trips planned and stuff. Mm. Do you have anything planned? Holidays or anything? This weekend I'm going to music festival. Mm. And I was going to ask you to come. Oh, I'd love to come. No, I was gonna ask you to come and to take care of my cat. Oh. Mm? Oh, yes. Okay. Do you have free time? Just a few times during this weekend to come and to cook for Tom. Yes. You mean open the tin and like... No, 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 no. He's not eating that. No, oh. No, of course. He needs somebody to cook for him. And I was gonna ask you. And, I don't know, just spend time with him, stroke a little bit, you know, put him in the bed when he falls asleep. Can you do that? You'll like it. He's very sweet. No dobra. Ciężko. Ciężko. Powiedz, że to w ogóle nie jest żaden problem i że możesz to nawet robić dwa razy dziennie. Powiedz jej, że to jest, no, nienormalne. I powiedz, że ona wykorzystuje te uczucia twoje w stosunku do niej. Powiedz, że jesteś trochę zajęty w ten weekend. Jasne, od czego są przyjaciele. Powiedz, że zrobisz to za gałę. I wyciągasz parówę generalnie i ten. Powiedz coś o opiekowaniu się jej. I tu jest dwuznaczność, która w języku polskim nie występuje. Tak, tylko że u nich to może znaczyć małego kotka albo pochwę. A u nas nie ma takiej dwuznaczności w języku polskim, także... Nie, no u nas jest dwuznaczność, ale na przykład lud. No, tak. No. Jest. Dobra. Okej. Dobra, to myślę, że co? No to może... No, kurwa, no musimy to zrobić dla czatu, no. Testowo. Yeah, sure, I can do that for you, of course. I don't mind doing that. Thank I could ask a favor in return as sure, well. Sure, no problem. No, już się zgodziła. You've got these lovely lips, and it would be great if you could just give me a blowjob one time, quickly. Like, we just find a time that's good for you. Are you serious? Yeah, you're not joking. Now, no, in you're a joking. Coffee shop, but another day. Sure? I'm your friend, Richard. That's why I'm asking you, because it's been so long. I don't do this for you. Just make an exception, because it's been a while, and look I at your sexy it. Lips I can't believe and stuff. What you're saying. I'm sure you're great at it. You're sick. Just quickly. Do you want to talk to him? Just once. No. Ale on miał unzip pens zrobić, nie? I to oszukali nas w tym. That was the way the world worked, but it's not. And women don't think like that, and there's no place to bring it up. So keep choosing those in the game, but in real life,
Never. Dobra, no kurde, Kostero się pyta, czy się boimy słowa cipka, nie? Tylko to po śląsku jest kura. Doing things with your pussy, but not cooking for it. What? Richard, it's me. Yeah. Me, your friend. But you're very attractive, to be honest, and you know, we spend a lot of time together. Yeah, but we've been friends for how many years? Spend a lot of time together, and sometimes at night when we're not together, I kind of being friends doesn't mean to do this kind of things for each other. And you know, you've got that picture on Facebook in your bikini and stuff. Yeah, you just look really sexy on it, and I just imagine. I'm happy you like it. You like my body, but it's wyrol piwniczniak. Well, it's not really nice. What do you think, though? To też jest motyw na wyjście z friendzone'u, tylko w ogóle zostać wykopanym w ogóle z jakiejkolwiek relacji. Never. No, just friends. You know, friends, meeting for coffee, looking after cats, things like that. So you're addicted. You just meet me, put these sexy pictures on Facebook, know that I'm thinking about you. You're mental? What's wrong with you? Man. Let's change the subject. I takie są kobiety właśnie. Pokaż dużo, pokaż fotę, ale kotkami zająć się girls. Tak, ale co to nie. I tak właśnie. Nie warto było nic. Dobra. To jest przesada. Jestem zajęty, to słabo, no bo kurde, zależy nam na czymś, czy my chcemy się chyba wykazać. Chyba, że jesteście zajęci, faktycznie. To na pewno też nie. Ej, od czego są przyjaciele? W końcu jesteśmy tylko przyjaciółmi. Exactly. Thank you very much. Don't be such a doormat. Kurwa, bo nie chcieliśmy. Bo daliśmy do zrozumienia, że jesteśmy tylko przyjaciółmi. To też źle. You can do better, be a bit tougher, have more respect. No, tylko że według niej jesteśmy. Try it again. If you want to get out of the friend zone, it's the only way. Musimy pokazać, że bardzo nam zależy. Yeah, of course I can do that. Yeah, no problem. I could come even twice a day, like in the morning. And when does he eat? I don't know, two morning, evening, whatever. Twice a day. And he likes tuna, salmon. Yes, salmon, his favorite dish. Okay, great. I can. And normally, how many courses? Like one, two. Three is okay. Is enough. Three courses. Mm-hmm. It's like an hour. Yeah, I can kind of skip work a little bit and come. You're such a good friend. I'm so happy I have you. But też niedobrze. Też niedobrze. Everything she wants. Zachowaliśmy się jak przyjaciele. Otherwise you're never gonna get out of the friend zone, are you? And that's what you want. Znaczy, bo udzielamy takich odpowiedzi, bo nigdy myśmy w takiej sytuacji nie byli. No nie byli. Well, again, all you ever do is just ask, like, take advantage of my feelings for you. Because you know, you just. Your feelings for me? What kind of feelings? Friends' feelings. Yeah, of course. Best friends' feelings. This is what best friends are for. Yeah, maybe. As much as that might be true, it's not the way to say it, is it? So you want to get what you want, but in a smoother way. Nie wiem kurwa nic. No bo, okej, jestem trochę zajęty. You know, I'd love to help, but actually, I'm pretty busy this week. Yeah, I don't think I'd have time. Sorry, maybe. Please think about it. Maybe you can do it. Just few hours a day. Maybe I could, but I'm not sure, you know, what time I'm free and stuff, and I don't want to tell you I can, and then your cat's like waiting for I can ask you a favor. Salmon and stuff, and then I'm not there, you know. Okay, never mind. You can find someone else. Kurwa, ja już to widzę. Jak tak kobieta robi. Dobra, nieważne. Sometimes we need to say no. Aha. And the, you know, these girls that put you in the friend zone, they always ask favors, and you know, you're kind of chasing them all the time. Z jednej strony spoko, is to start bo to jest dużo racji, more like a friend, że jak będziemy się zgadzać zawsze i tak dalej, and będzie nas zawsze traktowała jako takiego kolegę, przyjaciela. A z drugiej strony, człowiek tak nie myśli. With my boyfriend. Ah, this guy, yeah. How is that, by the way, relationship? It's okay. It's okay. Only okay. It's not perfect. Tell me more. He's very busy recently. We don't get enough time together. So I see him like once or twice a week. He's always in the office. No, bo pracuje, zarabia na ciebie. No, at home, he's on his computer, so there is not much communication between us. No, ale co he doesn't really nie? Pay attention to you and stuff. Jest zajęty, jest pracuje, z innymi się nie spotyka, nie? Tego jest kochanek. Dokładnie. It's probably his project taking too much time.
Dobra. Powiedz, że to jest straszne w ogóle i and that you would never nigdy do byś that. Tego nie nigdy zrobił. Byśmy tak nie zrobili. Powiedz jej, że to jest w ogóle gówno. Nie, że on, jest, w ogóle gówniany i musi z nim zerwać. Powiedz, że powinna być wdzięczna. Czekaj, that she should be grateful. Grateful, wdzięczna, tak? Powinna być wdzięczna. I to jest najlepsze, co może zrobić. Mhm. Że to brzmi całkiem spoko. I uczciwie. No. To jest zrozumiałe, że robisz to samo czasem. Mhm. No, w tym momencie naszym celem jest co? No wiadomo. Dupcing. I celem dodatkowo jest to, żebyśmy no, już nie byli we friendzonie. No. Czyli trzeba bez... No nie można się zachowywać jak przyjaciel, że wszystko będzie dobrze. Kurwa, nie będzie dobrze. Trzeba jej powiedzieć, że będzie tylko gorzej. Tak. He's such a dick. I think you just need to dump this guy like immediately. You're just wasting your time with him. Well, it's not that bad. It's not good, It's not good reason to dump him, I think. Well, not good enough. What's the point of staying with some guy that's just working? He's, you know, he doesn't pay any attention to you. Text him now and just... He's working to earn money for us. Well, that's what he says. Text him and just say, you know, no, go I'm away. Not don't want to ever see you I'm again. I'm not going to do anything now. Let's just change the subject. Actually, I'll tell you what. I met my psychic the other day and I just happened to ask them about you. I just remembered. And they said you need to ditch him as well. They said the same thing. If you stay with him, what was his words? If you stay with him, it will bring a hail of misfortune and curse you to death or something like that. Did he say anything about you? Oh yeah, I'm all good. But yeah, I just happened to ask about you because I care about you, and that's what he said. No, so. That's not serious. He's top psychic in the city. Yeah, everyone ridiculous. Goes to him, a footballer. And... I'll sort it out myself, okay? Yeah. Let's just change the subject. Okay, yeah, you think about how you want to dump him. You can do it by text, letter, in person, anything. Thanks for your advice. Anytime. And I'll talk to my psychic again. Don't bother. Okay, you blew it, but hopefully you'll get another chance. Dobra. Powinno się udać. Hitler też do wróżki łaził. Nie wolno używać takich słów. A to na YouTubie. Słynny manas. Powiedzmy, że tak byśmy nigdy nie really? Zrobili. Really? He's terrible, you know? That's just not right. You should treat not a girl better than terrible. That. Not terrible, but I wouldn't say I'm completely happy. Yeah. 100%. Because if it's me, I just... You know, I'm always thinking, oh, maybe today I'll buy flowers, maybe today I'll cook dinner. What does she want? Maybe some chocolates. Kupi, I can, you know, clean the house before just she comes back. You know. Really? You would make a good boyfriend. Interesting psychological point here. It's not the best choice. And the reason why is that when you join her in saying bad things, you actually cause her to defend him. Because if you go a little bit too far, say something, then she goes into the position of defending her man and therefore getting closer to him and putting you on the other side. So much better is to take the opposite tack, say good things and get her to be the one that says bad things, or just get her to open up and reveal more and tell you more of why he's bad, but not commiserate too much and not agree too much and definitely don't add anything. Anyway, let's change the subject. How are you? How's it going? Work? Yeah, it's alright. I have some interesting projects actually. And one of them didn't work out, but two are looking really promising. And if something happens, it could exciting. Be pretty big. Yeah, so I won't say more because you know what I'm like. I'm more action than words. So true. I'll tell you if it works out. And... Okay. Walek, 28 lat! Are you looking at this guy? Yeah? No, hello. Dzięki Walek. Dzięki bardzo serdecznie. Czyli, bo ja nie zauważyłem, bo Walek zasubskrybował. Przechodziła jakaś laska, tak? Kelnerka czy ktoś? Ja też patrzyłem tu. No, akurat tu spojrzałem. No, przechodziła jakaś laska. I teraz ona tak patrzy. I teraz trudno zrozumieć, że ona na przykład... O, ona się cieszy, że nam się podoba, bo tak przyjaciółka powinna zareagować, tak? Aha. Że o, fajnie, że ci się ta laska podoba. Fajna jest, ej, podbij. Ale... No i pierwsza tak opcja. Udajemy, że nie widzimy.
Powiedz, że dziewczyna ma fajne cycki, ale ona ma lepszą dupę. No. Odpowiedz, oczywiście, że nie i że przyjaciółka jest o wiele ładniejsza. I popatrz na dziewczynę i skomentuj, jak seksownie wygląda. Go cycki. Yeah, I mean she's got these really nice boobs and stuff. Like, can you see them? Like very like firm and round. I mean I can't see, but if you imagine naked, I think it would be pretty good. Right? Nie było. Oh, but don't be jealous because I'm not you've jealous. Got well of course, because you've got an amazing ass. Why would you be jealous? Oh. Do you remember that time when we did yoga together and you were doing yeah, this? Yeah, you were what staring is it? At my ass. You saw? You know, of course, it was mirrored there. What is it? Cat, cow, dog, whatever. Was it cat, downward facing dog or something like this? Yeah. That is brilliant. Exactly. You have to show me that some more. Sure. Brilliant. You have friends. Why are you choosing that? It's not the time to give a compliment. It's not the time to give her validation. Ale nie było najgorsze. No nie było, było średnio. Out of your friend zone. Not get deeper in it by just giving her exactly what she wants, but get nothing in return. That's very annoying, because guys always do that on a date with a girl. They're checking out other girls, and they think girls don't see it, but they do actually. And what's the problem with that? Makes me feel like I'm not beautiful enough, to be honest. I teraz jej damy do zrozumienia, że jest jedyny sposób na to. Dobra, jesteś tak piękna. Myślę, że masz naprawdę ładne oczy. Dobra, chuj tam z oczmi, to tak. Nie działa. Wyglądasz dobrze, to nie jest nic złego, nie, jeśli jesteś... No, ogólnie spoko, tak, no. Jesteś szalona, masz takie gorące ciało. Mój kolega Mahmud chciałby dojść na twoją twarz. Znaczy, jizz in your face to ogólnie se... To zesrać generalnie na twoją twarz. Nie, no gist to spuścić się. No spuścić, ogólnie gistać się. Jakkolwiek możesz się... No nieważne. Powiedz o wszystkich rzeczach, które lubisz w jej wyglądzie. Dobra, myślę, że ze względów... Ja powiem tak, z czysto naukowych chciałbym zobaczyć, jak wygląda reakcja, bo chciałbym powiedzieć, że ten live ma nie tylko tutaj elementy, powiedzmy, rozrywkowe, ale przede wszystkim edukacyjny. Czyli też pokazać, czego nie robić. I chcemy się dowiedzieć, jak w ogóle, bo wielu z was na pewno nie miało kontaktu na przykład z kobietą prawdziwą, nie? Tam, no, może pewnie mama. Pewnie nawet większość. No. I po to właśnie jesteśmy my i zobaczmy. Ta gra. A definitywnie C? Tak. No to go. Oh, come on, that's bullshit. Everyone thinks you're very sexy. And, really? Yeah, your body and stuff, yeah. Oh. I was sitting, you know my friends Alex and Mahmoud and Reitgard. I was sitting with them the other day and they were just saying like, who was it? Either, I think it was Mahmoud. He said, I would fuck Lilia all day, all night, easy, like six easy, times, easy. Whatever. You don't need to discuss. And then Alex said he'd love to like jizz somewhere on your face or something. And, you guys don't have any other subjects to talk about? Was like, maybe we could all do it together, get her drunk and she might be into that. Can you ask the next time you I see her if she to likes that? Meet them ever again, please. Well, they want to meet you, and I think they're willing to do whatever it takes. They don't need to. So don't worry. There many men are looking at you, checking you out, imagining gadają mu takie rzeczy. Different places. Albo w ogóle w języku angielskim, ja nie wiem, jak jest to, bo friends się mówi też na normalnie, na znajomych, na kolegów, na takich. A tam friends to są wszyscy. I ci przyjaciele, tacy z życi i tacy friends po prostu. Czy jest niby dude, mate i tak dalej, ale to się nie używa, to bardziej tak... The whole three guys. And all your friends. You never had this kind of fantasy? I never had this kind of fantasy. Let me put it to you like this. You said you're not feeling confident. Ej, ale ona nie chce spróbować z Mahmoudem, głupia, nie? These men just... Dziwne. Begging to it's not gonna work, believe me. Shut up, please. Just trying to help annoying. Your confidence. No, think of it like Richard. A life coaching class to be more confident, you know? No. No, you're not Friday? Just for an hour you can pop in. Can you hear me? Yeah, here. And I'm see. Very upset now. Really? Okay, I was just trying to, you know, help your mood. No, because you please said... don't do anything about it. No, it's not that big problem. Okay, but just so you know, there are lots of men that like you, fantasize about you, sure. Basically just want you're you. Right. Right now, they're probably at home
doing things and thinking about you. Prawda. You're the one they think about. Great news. This is what I need to know. That's Thank okay. you very much. Anytime. Siup. Ej, my byśmy kurwa takie gry mogli robić, nie? Nie, to nie takie gry. Especially Mahmoud, you know, that guy. Ja bym w ogóle zrobił taką really grę. Mój kumpel zajmuje się programowaniem. Jakąś prostą grę bym zrobił. Na przykład, bo to proste, tylko filmiki trzeba nagrać, scenki. No. Pod różne odpowiedzi. A były już swego czasu, wiele lat temu, jak na YouTubie robili takie pseudogry, że po prostu wybierałeś opcję, co ma zrobić dalej. No. No. I po prostu klikałeś i cię przenosiło do odpowiedniego, wiesz, filmu. No. Ja bym zrobił tak, kupiłbym. I byśmy wystawili na przykład, nie? Ceny produkcyjne, kwota produkcyjna. To by się dało na jakiegoś Kickstartera, by się Kickstarter. Zrobiło 100 tysięcy na życie. O, patrz! Ja wam to przykodzę. No to Walek nam to zrobi, on umie takie. Czyli my tylko nagrywamy, piszemy mu, co jest odpowiedzią dobrą, co złą, a on to już tam dodaje ramkę. Dogodymy się. Kurwa, to Walek już jest ugadany. Teraz trzeba zrobić jak bunker, nie wiem, czy nie grałeś w tą grę. Nie. To jest też taka właśnie, że tam w bunkrze jakimś niemieckim siedział gości i takie różne, takie scenki były, nie? Aha. Że, no, ale dobra. Dobra, czy mówimy, że mam ładne oczy. Looks fine, dobra. To nie, to te z oczami takie niby oklepane, ale mi się wydaje, że to powinno być okej. Look, forget about that. You're definitely pretty enough and you have such beautiful eyes and a smile and thank everything. You. Nice, thank you. No uśmiech ma ładny, no. Tylko, że to nie jest odpowiedź punktowana za idealną. Because what you want to do is build attraction and you don't do that by just giving her everything even before she's with you. By the way, I saw your ex-girlfriend a few years ago. Yes, her. She was with a nice guy. Oh, nice guy? Yeah, nice one. Well, he looked good and... He did. And she looked happy. And she did. That's shit. They look happy to me. Do you still have feelings for her? Well, I don't want to be with her, but I'd rather she was unhappy. Not being with me, you know? Normalna sprawa generalnie. And how about your love life? Are you still single? No i teraz tak. Przechodzimy do ataku. I on tam, no że nie bardzo, no tak, jestem singlem. No jestem. Opcja B. Byliśmy na paru randkach. Dziewczyny wydawały się spoko. Powiedz jej, że dużo walisz konia. Potem jest, że chciałbyś się spotykać więcej, ale nikt nie chce się spotykać więcej z tobą. No. I potem zaimplikuj, że lubisz ją. I jest jedna dziewczyna, z którą chciałbyś być bliżej. Nie, no i generalnie, że ona. O nią chodzi. Że ona jest jedna, no. Ona jest dziewczyna. Dobra, go kurde prosto. Yeah, I'm single and you know it's really hard because you know I'm a sex addict and I when I have a girlfriend I'm like having sex all day long basically. And so being single is really hard. So I'm basically, you know, I'm masturbate basically like maybe 10, 12, sometimes more times per day. You know, just sometimes watch some videos, sometimes just think about something, sometimes listen to something, maybe remember something. Okay, stop it. Oh, I got it. Yeah. Got it. But they say it's healthy, right? So okay. Chyba to szczela ślepakami well już. So calories, don't need to go to the gym. Wór suchy. Taka buła, jaka ręka skupowana. Serious point here, guys. Actually, don't jerk off so much. Makes you better with women. When you're a bit hungry, when you're out there. When your testosterone's up a bit, when you want sex more, you're more likely to actually even approach girls and, you know, work hard to have good conversations and meet them. So, less jerking off. Czyli nie walić. No. Aż tyle. Dobra. There's one girl I really like, actually, and I've known her for a while. We're kind of friends. You know, we meet sometimes for coffees and stuff. And she's kind of the one that I want. So, do I know her? Kind of, yeah. But never to mind. Jest jak scena z filmu jakiegoś. You know, I'm just waiting for the day she just realizes that, you know, good old Richard, her good friend, is the one who she should be with. I hope you're not talking about me. You hope that I'm not, and therefore I'm not. So no, it's another girl that I meet, friends, coffee, and I'd love to meet her as well. Oh, you'd like to meet her?
Oh, well, you know what? She really just hates people, and girls especially. She just... Is she on Facebook? Do you have any pictures of her? No, you know what? She, when she was young, someone took her picture, and then they immediately died. So she never lets anyone take their pictures. So there's nothing exists of her. No pictures. Is there any chance they can see her? Maybe. I'll tell you what. I'll talk to her, and let's, you know, forget about that. You'll probably meet her one day. Yeah, I'm sure you'll meet her. Maybe. Chill it out a bit. Don't need to be so eager. Mogłoby treat her like you would treat any of your other friends. Kurde, właśnie, nie możemy tak robić. Bo wiesz, jak to trzeba było zrobić? Masz jakieś zdjęcie? On mówi, no mami, włączasz kamerę w aparacie przednią i jej przyży, ona widzi siebie i mówi, oh my gosh, pójdź się dupić. O, cholera. No, tak to powinno działać. Co byś teraz zaznaczył? To. Yeah, I'm still single, but I did have a date recently with this girl. Yeah, and nice. She was, you know, she's very pretty, but also she's just really intelligent. We had great conversation. So only one date so far, but definitely want to see her again because she seems great, actually. Okay, I'm happy for you. It's not sexy to just let her think that you're chilling at home playing PlayStation and, you know, never seeing any girls. So why not have a dating life? It's going to make you more attractive, make her work harder. Dokładnie. To try and to jest get tak you jak z facetem, jak jest singlem, to średnio. Ale gdy już jest przy nim inna kobieta, to już się wydaje bardziej atrakcyjny. Czyli ktoś go chce. A hobby z dzieckiem to w ogóle już jest patrz, atrakcyjny. Patrz, i minął co? Tydzień? Tydzień. I dostajesz od niej SMS-y. Oh my god, guys, are such dicks. I really need to talk you right now. Czyli chodziło coś się stało coś na rzeczy tym, co był pracownikiem. Ja. I teraz my robimy. Odpinamy wagona. Odpinamy korek. Odpinamy wagona. Dobra, odpowiadamy jestem, od razu. Jestem dla ciebie. Jestem już. Jestem przy tobie, pamiętaj. Nie, no nie może. Czekać, no wait. Nie, od no, czekaj. Razu. Ale nie, bo to jeszcze jest przyjaciółka. To od razu trzeba odpowiedzieć, że jesteś dla niej. I wtedy odłączasz. Wszyscy mówią B. Może ale czekamy. Może czekamy. Czekaj, bo może... Ja ci powiem tylko z własnego doświadczenia. Kobieta jak pisze coś takiego, no. To się stało przed chwilą. No. Ona za minutę napisze coś innego. No. Ona to napisała teraz, a za minutę może być jej źle i czuć wstręt do samej siebie, że to napisała. A czy tu powinna być jakaś trzecia opcja, bardziej neutralna, na przykład co tam się odpierdala, czy coś takiego? No to kurwa, be. Remember that you need to treat her just like one of your average friends. You know, sometimes you can be busy, sometimes you can be doing stuff. Dokładnie. You want to move away a little bit. Nie możemy grać takiego, który cały czas czeka. Ale takiego właśnie gramy. Dobra, czekamy kilka chwil i ona odpisuje znowu. Gdzie jesteś? Dlaczego nie odpisujesz? Nie odpowiadaj. Czekaj jeszcze 2 godziny. Albo odpowiedz, przepraszam, byłem zajęty, czy wszystko jest okej? Okay? Albo odpowiadaj, co? Byłem zajęty. Czego to że dla ciebie? I wysyłasz jej kutanga. Don't do it. To be honest, I've never done it. Chciałem zobaczyć jakąś reakcję. Przecież na wykopie cały czas wysyłają zdjęcia ciulska i wszystko jest w porządku. Don't do it. Jak to mogło się... Dobra, czy wszystko jest okej? Okay? Odpisujemy. That's fine, you're not there immediately, but... You know, you're still offering to help her. You're just not as available as you maybe have been in the past because you want to move out of the friend zone. Odpowiada, potrzebuję porozmawiać i generalnie to mi chcę za... Then your text, it sounded like something serious. O, skurwesyn. How are you doing? Not very good. Well, why? It's my boyfriend. We broke up. Oh. No, to jadymy. Yeah. We did. Oh. It was actually the right time to finish our relationship, to end it. Yeah. 3 years. Yeah, it's terrible. Years, no, bardzo przeżywa jak I thought he was the right person to be my husband. Jaki zadowolony! Not now, right? Yes, not now. We couldn't sort out our relationship and I had to end it. That's awful. Oh yes, yeah. So bad. You must be really sad. I'm very sad. Mm-hmm. I'm very disappointed. Okay. Well, look, I've got something that might cheer you up. Hang on a second. Okay. Taką kurwa, jaką mam minę. Dobra, przynieś 2 butelki szampana, żeby generalnie to uczcić. I ją rozweselić.
Przynieś może kwiaty i niech poczuje się lepiej z tymi problemami. No. Przynieś wino. Przynieś jej drzewo. Bring a tree. Kurwa. Ja, kurwa, zobaczmy co to jest. Look what I've got for Lilia. Nie może być, ale teraz jest super rozbawiona. Powie, kurwa, to jest kunkwat. To jest drzewo pomarańczowe. Nie, to jest kunkwat. Buona bana kunkwat persimona. Just look at it, cause it's beautiful, funny. Right? You like it? Yes, I do. Great. So, you know, remember this was like the new time in your life and it all started with the kunkwat tree. I think right. It's a nice thing. Okay. Thank you. So you take it, a czy to jest ten sam, co do niego w filmie sikał? Can you please just put it? Ty go kurwa wywozić. Co to jest za palma? To jest orchidea, czy jak to tam? Yeah, I can get you a glass of wine. Diaceda. Actually, do you want kumquat wine or just, no, just white, normal, boring white wine? Yeah? Yes, okay. That one. Thank you. I actually like this one, to be honest. No, mówiłem, there's to a better to option dobre, here, takie... but you know, I hope you enjoyed it. Ktoś powinien zajajcarzyć bardziej. Okay, take this. Czyli co, poprawne było wino. Cheers. Lampki wino. Ale no, cheers. No to cheers. Nice, cheers. Right? So, tell me what happens. We're going to talk about it anyway. Better to get it out of the way. Nothing special. I just took a minute to analyze what's going on and I realized I wasn't happy in this relationship. And I thought that relationship was something nice, but it wasn't for me and it was the right time to end it up. Hang on a minute. So you ended it? Yeah. Oh, of course. Well, that's why for cheers. Siup. No już drugie stuknięcie. No. Wstykła jej minuta, żeby się zastanowić nad 3-letnim związkiem i go zakończyć. I to jest właśnie, tak to właśnie jest. Dobra, ujawnij, co aktualnie do niej zawsze czułeś i chciałbyś być z nią. Nie wiem, nie znam tego słowa, commiserate. Her in her life, the right decision and she will be happy. Dobra, ale bez tego what is the right decision and she will be happier. Może ją uświadomić w tym, że podjęła właściwą decyzję. Może coś takiego. No, coś takiego. Czyli generalnie sprawmy, żeby czuła się bardziej komfortowo. Aha. I spróbujmy, żeby zaczęła nam ssać kutonga. No ja myślę, że to powinien, jest... to jest trzeba spróbować. Oh, poor thing. Come here. No. I was just stroking your hair because it relieves stress, they say. Did you hear this? No. I'll send you the article. So. Mogło się udać. Ale nie wyglądała na jakąś bardzo tam. Really together, so bardzo złą. Widzisz, powiedział, że smutek i seksualność nie zawsze idą w parze. Nie zawsze, ale mogą. Ale mogą. Myślę, że jeszcze to nie jest właściwy moment, żebyśmy... To da im, trzeba by dopić, aby to, co tam mają. You know, I understand, because it's hard now, because you were spending every day together, and it's like, you know, something missing from your life that was always there. But that doesn't mean that it was good, right? So it will be hard for you, but it's still the right decision. It and is. And you will be happier for sure. So it's all going to be okay, don't worry. Thank you. Thank you for your support. To już nie da się nic. How about you? How's your love life? Oh, my love life? Well, I had some dates, but didn't meet anyone special yet, so it's okay. 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 Okay, so let's go. That's the right option. So I guess you haven't been home crying all day, right? You've been doing things to distract yourself? No, of course not. Mm-hmm. I was trying to distract myself. I finally had my yoga classes. Yeah, cool. That's nice, relaxing. Yes, and stuff. Meeting my friends for coffee. Friends I haven't seen for ages. You finally have time for you. Yeah. And shopping. Ah, you were shopping. That's like the common one, right? Women when they probably want to feel better, go shopping. At them, but shopping, it really works, you know. In fact, I got this dress. Tell me if you like show it. Show me. Yeah. Yeah, I mean the blue is your color probably, so it's gold, isn't it?
It's clearly blue. Anyway, do you like it? Czy podoba nam się ta sukienka, bo ona nam pokazywała. Mm-hmm. Nie wiem, czemu była rozbieżność, że niby była... Oma mówi, że jest niebieska, a my mówimy, że jest złota. Czy jesteśmy najebani? Może tam coś było dorzucone. Dobra. Powiedz, że jakby nosiła tą sukienkę, to byś generalnie poczynił jakiś ruch, oczywiście. Ej, bo to jest nawiązanie. A, dobra, dobra. Ona miała jakieś specyficzne... Dobra. Gdybyście oczywiście nie byli przyjaciółmi. Powiedz, że jest całkiem fajna. Powiedz, że wyglądałaby całkiem fajnie na podłodze twojej sypialni. Wiadomo. Powiedz, że nie potrzebuje nowych sukienek, że wygląda dobrze cały czas w swoich sportowych ubraniach, etc. O mój Boże, chciałbym cię wyruchać w takiej sukience. Czy chcemy se teraz robić, czy nie? Spróbujmy dobrze, dobra. Spróbujmy pierwszy raz, znaczy pierwszy raz. Spróbujmy odpowiedzieć to, co będzie okej. Okay. O Jezu, bo tam co, ona się wkurzy, że ruchańsko jakieś. Dobra, to, co znaczy... według, dobra, czat, co według was, czat, powinniśmy odpowiedzieć, żeby na 100% było okej? Okay. To, czyli komplementy, że nie potrzebujesz, że zawsze dobrze. Tylko to jest też takie oklepane, wmawianie właśnie, takie komplementowanie. Pat w rozterce generalnie. Każdy co innego. Say that if she were a dress, you would be make a move on her. Czyli podbiłbym do niej, tak? No! No, to ja bym tak. Well, yeah, if you were wearing a tight dress like that, I'd probably want to make a move on you, so I guess it's oh. Nice. Yeah. I mean, like a friend, if I wasn't... Mm. Like if I was your friend, no, if I wasn't your friend and I didn't know you and I was looking for a girl and I was the kind of guy that wasn't too scared to make moves, then I would make a move. Right. Yeah. Jasio, so, I mean, basically, Jasio, pozdrawiamy wszystkich. Oops, nearly got in trouble there, but just got away with it. And you know, it's not worth being verbally sexual before you've kissed a girl. Really, in most cases it fails. No. So tell me about that girl that you said. Pozdrawiamy wszystkich, cześć. You had a couple of dates. Oh, Rebecca, yeah. Well, we had a nice date. Okay. But then I kind of texted her like, hey, how are you? Let's meet again soon. Go for a drink or something. And she didn't reply. But I tak I don't know, maybe she died or is in hospital or lost her phone or something like this. The reason for that is because you're too awkward. Awkward? Me? Yes. You don't have social skills at all. No i co? Tickle her. Połaskotać ją. Spytajmy, co zrobić, żeby mniej... nie, jak to się mówi? Awkward, niezręcznie. Niezręcznie. Powiedzieć generalnie jej historię... Która, żeby swoją wartość pokazać. I powiedz jej, że ludzie, którzy są tacy niezręcznie wycofani, tak jak na przykład Zuckerberg. Że dużo ludzi. No, że są spoko. Jest. Że są fajni. No. I że Zuckerberg jest czyli fajny. To jest, ale to jest takie nerdowskie, takie wiesz. Gili! Ma? Awkward? Yes. On, let me tell you something about that. What? What's that? He's awkward now, eh? I już nawiązaliśmy kontakt. Jest nawiązany kontakt fizyczny. Dobrze, że przestaliśmy w pewnym momencie, bo na przykład Patty nie potrafi przestać w pewnym momencie mnie łaskotać, jak mówię, ej, już nie chcę, nie łaskotaj mnie, to nie jest fajne. It's kind of between playful and sexual, so it should be accepted by most girls, they should be fine with it, but it allows you to get a little bit intimate. So tell me, have you got anything nice to look forward to, any plans coming? Yeah, of course. Uh-huh. First of all, I'm going to Russia to see my parents and my dziadków. Grandparents. Babushka. I haven't seen them for ages. You're going to meet Putin? Hope so. Hopefully, okay. I will. Excellent. No. And then when I'm coming back, mm-hmm. I'm starting my interior design course. Ah, very cool. Very you were talking about that for a long time. Yeah, I'm waiting. And now it's starting. Brilliant, that'll be great. That's something to look forward to. Yeah, alright, well cheers. Actually, the first toast, you need to drink it all. That's like tradition in my family and
That's right. So anyway, yeah. On już zbyzerował, o Jezu. Poszło na X. Ale wypiłeś to. What's that? Useless. It's like Dejo ci to wypija. I have to do it, but it's only because it's my family tradition, you know? Not because... You're not nervous? No, of course not, but just for tradition. Okay. No, to jest po prostu tradycja. Bo jak się pije razem, to wszyscy do dna piją. Okej. Okay. I teraz, Niklaus, wchodzimy z akcją. Powiedzmy, mówimy jej, że chcemy ją pocałować. To jest odpowiedź A. Odpowiedź B. Spytaj ją, czy chce cię pocałować. Zawsze możesz powiedzieć, że żartowałeś, jak się nie zgodzi. I odegraj bójtkę. Odegraj, że się z nią bijesz i ją pocałuj. Czy jakieś takie, jakieś... Że tak, że niby tak. Tu jej plombę jeb. Ale podobna, podobna scena miała miejsce w sali samobójców w polskim filmie. Judo to była scena. Ale... I też niby chodziło tylko o bitwę. A doszło do rozlewu. I to nie, to nie krwi. Dobra. Dobra. Ci, co widzieli, to wiedzą. Okej, teraz zapytajmy ciebie. Ty odpowiesz, ale musisz uargumentować i zaznaczysz odpowiedź, okej? Dobrze, także ja bym wybrał opcję C. Bo tu zawsze jest ten aspekt taki rozluźniający tej tak niby, jak tykle, tu tykle się było. Szturchają tego, są już pod wpływem alkoholu, także wszystko to razem. Że niby do kupy, tutaj jej Nelsona zakładasz tego, i tu chyba tam w ślinę lecą. No to zaznaczaj. No to kurde, tyk. I'm gonna miss you when you're away. You know that. I'm gonna miss you. Gonna miss you. Gonna miss you. Yeah. Było. This is another nice way to escalate. Again, you know, it's a bit of fun and they're smiling. And it's actually easier to go for the kiss when the girl is relaxed, smiling, and you're in this playful dokładnie kind of situation. To wam by dogodu. Dobra, co gadamy dalej? Powiemy, że... Chciałeś to zrobić od lat. Powiedz... Ej, to jest dziwne. Dziwne. I jeszcze raz pocałować. I będzie... O Boże, zrujnowaliśmy przyjaźń. Wyjdź z pokoju. Dawaj co. Myślę, że to jest to. I've ruined the friendship. 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 And that's that. I po prostu tak. No i to, no i to zjebał, jest, jest no to pewne rozwiązanie tej sytuacji. Ej, to jest fajna odpowiedź, ale to też jest fajne. No. To ja może być ciekawe. Tebe. This is so weird. We shouldn't do this. No i to jest to. I już jadą. This is a bit of psychology here because you can think that the possible objection is that she becomes uncomfortable, she remembers that you've been friends for so long, you shouldn't do it. So if you're the one to voice this concern, then she's likely to take the opposite tack. So it's the right choice, very smart, bunch of psychology at work here, and it works very well in practice. No? Spytaj się, czy chce przejść do sypialni. No. Powiedz jej, że chciałbyś, żeby to się działo powoli i czy chce się jutro spotkać na obiad. No i odpowiedz C. Kontynuuj generalnie, trzeba napierać, napierać. Dobra, go napieramy. Napieramy. Widzę, że ona ma obiekcje jakieś. Nie ma O cholera. This is the nie right no, choice. Jak już całowaliśmy kilka razy, to myślę, że... ...really fast and aggressively to kind of being too slow, right? So carry on, escalate things slowly, let her get comfortable and used to the fact and also get her more turned on. Do you have a condom? To już! O kurde. Tak. To ale ona, czekaj, ja chcę tylko powiedzieć, że 10 minut temu... płakała nad trzyletnim związkiem. Ale po co, jak tu jest Richard 20 we flaku? Nie, nie, nie Richard, jako... No Richard 20 we flaku, a już tak. Teraz nie ma flaka. Uwaga, kondom, serio? Masz AIDS-a czy coś? Opcja no. B. Powiedz, że nie powinniście iść aż tak daleko. Powinno to mieć więcej znaczenia, powinniście to nadać. A, pierdolenie. Powiedz, że a tam pierdolisz, nie potrzebujemy. Opcja D.
Powiedz, że nie masz, ale włożysz tylko troszkę. Dałem tylko na chwilę. I opcja E, oczywiście, że masz. Ja. Brakuje opcji F. No czyli to dupa. Nie. No to, nie no, G. Brakuje opcji F, czyli tak jak było w poranku Kojota, że zapierdalam na rowerze na stację. I budzę się w trumnie. No, dobra. Masz AIDS? Kurwa, go. Kondom? Why? You have some AIDS or masz Adidasa? Oh, no syphilis. Oh, that's ridiculous. If it's chlamydia, it's okay, I don't mind. It doesn't do anything to me. Aj, zdupiłeś sprawę. Always practice safe sex. No kurwa, no co trzeba więcej? Ja bym tą końcówką spróbował. I no tak... No tak na chwilkę, tak. Oh no, I don't have one, but maybe I could just put it in a little bit. Oh no, just no. A little bit. It's ridiculous. And then I just finish like somewhere else. Where do you want it? Like here or... And but maybe you could just Richard, weź Richard. Okay. Okay, you blew it, but hopefully you'll get another chance. You blew it, a to ona powinna, no i w tym jest problem. Dobra. Powiedzmy, że nie potrzebujemy, dobra, nie? Condom, no I don't. Do you have one? Teraz trzeba wszystkie sprawdzać. Oh, well, forget about that bullshit, right? You know, I've got a friend, he was a doctor, and he said, if you just wash in like antibacterial after, you can't get anything, and even if you get AIDS these days, you don't die, you just take some pills and stuff, so it's no big deal, don't worry about it, you know? Well, I don't think we need know, it. But I don't think it's a good idea. It's a very good idea, no, darling. No, I better go. Where are you going, to freshen up? Pussy for when me. A girl's coming to your house, you've always got to be prepared. Kind of like a Boy Scout. But older. Czekaj, co to znaczyło? Że więcej znaczenia powinno mieć wszystko. A nie, że tak... Dobra, a zobaczmy, co ona powie. To będzie dobre. I think we should take it slow. Like, relax a little bit. Because obviously I'd like, you know, but... I want like to buy some candles and you know do things properly. I need to get a playlist and things like this, you know, because you're a special girl and I want it to be special. What are you, a girl? No cóż. Niklaus, ona się spytała, czy masz gumę. A ty pierdolisz kurwa o świeczkach. A ty mówisz masz, ale to ty zaznaczyłeś. Masz orbita. Yeah, of course I've got one. Got one right here. My shoe. You're prepared. Yeah, my mom told me. Jakie to miłe. Now you don't want to break the upadek obyczaju. The mood, tak, kurwa, so ale żeby w bicie kondoma nosić. Make sure that you've got some strategic placements around the house so that you don't need to go far. Właśnie, czy to jest bezpieczne? Or even worse, you know, run down to the store kondona między fuzekle a buta? Nie, znaczy w skarpecie to spoko... O! O! Było. Ona się czuje teraz niezręcznie. Teraz ma wyrzuty sumienia, zobaczysz, patrz. No nie, yeah, of course. A Zoki zdjął, gentleman. There you go. Ej, to dziwne, ale... No, albo... Nie wiem, to mogło zrujnować naszą przyjaźń. Ale jestem, kurde, jestem super tak szczęśliwy, żeśmy to zrobili. 5 lat. Umierającej przyjaźni wreszcie popłaciło. Oh, finally, God. All those years of friendship. I'm thinking about your day. All this what? Shit. And then finally, get in there, my son. Yeah. Oh, no. So it was only for sex. Yeah. No i co, a mieliśmy być prawdopodobni, nie? Ale jest prawda, jest. Exactly what you were thinking. Dobra, lecimy. Ej, dobra, to... My jesteśmy szczęśliwi, hello! We did it. O kurwa. No ale nie tak miałem być szczęśliwy, nie? Wow. It's amazing. And when I was like putting it in like this, and you're like, it's amazing, good. So cool, we finally did it.
Remember when I said about honesty? Actually, well, there are times when you don't need to lie, but maybe not saying exactly what you're thinking. Not the best thing to do in this case. O kurwa. I jesteśmy rezultat, czyli kasa nowa. Sometimes we need to say no. Moi drodzy, kasa nowa. Dokładnie. Czyli od dziewczyny, ale było. Od przyjaciela do dupczyciela i się udało. Było. Potrwało to trochę. I tu jest pierwsza randka z Aleksą. Kurwa, ale to długie było. To było najdłuższe teraz. No. Kurde, ciężko tak jednak. To nie jest taki prosty chleb. To nie jest tak. To nie jest taki prosty kawał chleba. I dlatego właśnie zakładamy szkołę, prawda? A to jest ta Alexa, Alexa z iPhone'a. Ej, Alexa! A. Nie, czekaj, Alexa jest z czego? Z jakiegoś urządzenia. Nie, Siri jest. Siri? A, Alexa jest z urządzenia tego, co stoi w domu i się do niej gada, ona jest połączona Amazona. Z Amazona. Siri to sporna. Dokładnie. No, ale się udało.